Witam Was, kochani, z dobrymi wieściami, jak zwykle. Na początek, dobre wieści są takie, że ja już tu byłem kilka razy na ziemi, kilka razy umarłem, a nadal robię dobre wieści. Prawda, że to są dobre wieści? To dotyczy Was po drugiej stronie ekranu tak samo. Wielu z Was już tu było, prawdopodobnie jeszcze tu będzie, żeby naprawić, co jeszcze można naprawić, pomóc tym, którzy będą oczekiwali pomocy. To są dobre wieści. Do tego, żeby tu wrócić i pomóc, potrzebne jest boskie miłosierdzie, które czeka w nas, żebyśmy mu pozwolili przez nas promieniować i działać. Ja ostatnio z powodu albo dzięki wirusowi neurastenii, nie popadłem w neurastenię, nie wszedłem w rezonans, ale pomagam ludziom, którzy proszą mnie o to, żebym im pomagał. Ponieważ nie każdy może przyjechać do mnie i porozmawiać ze mną z prośbą o pomoc, zwiedzam Polskę, poznaję Polskę taką, jakiej nie znałem, mimo że się tu urodziłem i stąd wyjechałem kiedyś. Bywam w różnych miejscach, nawet nie wiem, gdzie byłem wielokrotnie, bo ludzie zabierają mnie do siebie, do domu. Każde drzwi, przez jakie wchodzę i przez które później wychodzę, łącznie z pociągami, łącznie z taksówkami, łącznie z samochodami, to są portale. Każde drzwi, które się przed nami otwierają, są portalem do pewnego wymiaru niesprawiedliwości tyle, co wymiaru świadomości. Za tymi drzwiami widać sprawiedliwość lub niesprawiedliwość. Widać, dlaczego ludzie chorują, dlaczego źle się czują, dlaczego mogą się poruszać lub nie mogą się poruszać i jak im to służy. To są dobre wieści, że wszystko nam służy. I wirus, i zdrowie, i choroba. Te rzeczy są drogą z powrotem do zdrowia. Tak jak dziecko, które zakaziło się w dawnych czasach, dziecko miało świnkę, czy dziecko miało jakąś inną chorobę, czy zaziębiło się, wyleczono go, dostał piramidon, dostał witaminki i wyszedł z tego zdrowszy i silniejszy. Tak samo my mamy po tej pandemii, jakby się to nie nazywało, bo to nie my tak nazwaliśmy ten stan. To jest wielka przemiana. Kosmicznie, astralnie, psychicznie, a nawet fizycznie. Jeżeli się zgadzamy z tą przemianą, płyniemy dalej. Jeżeli się nie zgadzamy, jesteśmy wleczeni przez ewolucję. To są dobre wieści. Większość z nas już nie jest wleczonych. Natomiast ci, że są wleczeni, ich jest więcej na Ziemi, nie w kosmosie. Nie w astralu, tu na Ziemi jest ich więcej, a nas jest mniej, bo zbudziliśmy się i nie chcemy być wleczeni, dlatego to tak wygląda. I to też nam służy, to rozpoznanie, i to też są dobre wieści. Przez każde drzwi, powtarzam, przez które wchodzimy i wychodzimy, przechodzimy z wymiaru do wymiaru. W każdym wymiarze możemy się czegoś nauczyć, o ile jesteśmy uważni, o ile jesteśmy spostrzegawczy, bo bez tego nie można poszerzyć sobie stanu świadomości. A w chwili, kiedy zauważyliśmy, zrozumieliśmy, poszerzamy sobie stan świadomości, czyli rośniemy, kwitniemy, dojrzewamy w każdym tego słowa znaczeniu, bo dojrzaliśmy, żeby dojrzeć i wychodzimy z danego wymiaru już bogatsi. Mimo, że widzieliśmy po drodze choroby i nieszczęścia, one też nam służą. Wszystko nam służy, dlatego to jest dopuszczone przez Stwórcę. Chyba, że ktoś odrzuca ten sposób myślenia, w takim razie Stwórca się pomylił, że dopuścił. Nie wiem, czy Stwórca potrzebuje człowieka jako doradcy, ale ja nie mówię nikomu, co ma robić i jaki tryb życia ma prowadzić. Ja
Uważam, że stwórca jest moim doradcą i nie chcę mu doradzać, jak ma zarządzać firmą pod tytułem o nazwie Wszechświat. Czyli Wszechświat. Każdy świat, który należy do tego jednego głównego, do tej całości, do tej jedności wszechświatów, wymiarów wielopoziomowych, wielowymiarowych, wszystko zawarte jest we wszystkim, to jest wszechświat. My na podobieństwo tego wszechświata jesteśmy mikrowszechświatami i dlatego, jeżeli wchodzimy w rezonans z jakimś wymiarem świadomości, albo szybko dojrzewamy, albo powolniej. Ale dojrzewać trzeba. I wszechświat i jego stwórca zadba o to, żebyśmy dojrzali w końcu i dojrzeli. I to są dobre wieści. I ja to ostatnio przeżywam. Jeżdżę po Polsce z miasta do miasta, ze wsi do wsi. Bywam w miejscach, w których nigdy nie byłem, nawet nie wiedziałem, że w tym kraju są takie nazwy. Z drugiej strony, jak mieszkałem na przykład w Niemczech czy w Austrii, też są miejsca, gdzie, albo w Izraelu, maleńkim Izraelu nawet. Nie znam każdej dziury. Ja tylko wiedziałem zawsze, dokąd mam dojechać. Ale teraz naprawdę poza Polska jest wielkim krajem, wielowymiarowym, wielopoziomowym, zamieszkałym przez różne duchy, dusze i ludzi o różnych stanach świadomości. Gdziekolwiek wchodzę, uczę się czegoś, wychodzę stamtąd, jestem bogatszy o doświadczenie. To są dobre wieści. Patrzcie na życie w ten sposób, a zobaczycie, że to jest prawda. Kto nie chce patrzeć na życie w ten sposób i nie chce uwierzyć, że to jest prawda, nie musi, bo każdy z nas ma wolny wybór i tak zwaną wolną wolę, żeby wybrać lub nie wybrać. Ale jeżeli ktoś nie chce wybrać prawdy, to się ogranicza. I są nawet ludzie nauki, którzy mówią, że pewne rzeczy, panie Romanie, które pan porusza, tematy, są z pogranicza nauki. Czyli sam człowiek tego rodzaju proces, profesor, doktor, wyraża, że nauka, którą on reprezentuje, jest ograniczona do zjawisk materialnych. No może kilku obecnie już idą do przodu, kilku może paranormalnych, parapsychologicznych, które przełknęli z trudem jakoś. Sama nazwa paranormalne, to znaczy, że jest jakaś norma ustanowiona przez człowieka i jak coś wymyka się poza granice tej normy, to jest paranormalne, czyli równolegle do. My możemy również tworzyć równoległe wszechświaty. I to są dobre wieści. Możemy je tworzyć w sobie, zmieniając nastawienie do tych wymiarów, z których chwilowo korzystamy. To są materialne, większe z nich to są wymiary materialne. Uczelnie na przykład, tak zwane uniwersytety, które przekazują ograniczoną wiedzę, a później już jest pogranicze tej nauki i później się zaczyna metafizyka, parafizyka, paranormalne zjawiska. Bez duchowego wymiaru nie istniałby żaden inny wymiar, ani częściowo materialny, ani niematerialny. I to są dobre wieści, bo to nam pokazuje, że zmieniając nasze nastawienie do życia, bazując na naszych duchowych doznaniach i doświadczeniach, możemy stworzyć równoległy wszechświat do tego, w którym żyjemy. Na przykład w naszym mikrowszechświecie w tej chwili jakieś istoty w ludzkich ciałach narzuciły nam pewien styl życia. Wymuszają to na nas, egzekwują to jako prawo. A my możemy stworzyć inne prawo, na przykład tworzymy nasze prawo, wychodzimy na ulicę, ubieramy na siebie jakieś uniformy i zdzieramy maseczki innym z twarzy. Dlaczego? Bo w tym tutaj nam narzucają, a my tam zdzieramy. Ja nie namawiam nikogo, ja sobie tworzę w mojej głowie taki wszechświat dla własnej przyjemności.
Wyobrażam sobie, jak idę po ulicy, na przykład w Krakowie. Byłem ostatnio w Krakowie. Znajomi zabrali mnie na rynek, opustoszały, nie ma turystów, nawet z Polski. Tu i ówdzie przemyka się mieszkaniec tego wymiaru z maseczką. W moim świecie wychodzi jakiś człowiek zza węgła i zrywa mu tą maseczkę z twarzy. Czemu? Egzekwujemy prawo. W naszym świecie nie będzie maseczek. Nie możemy zejść na ten poziom, dlatego ja nie stworzę takiego świata. Ale mogę się tak pobawić. Przed medytacją. Później już medytuję, żeby nikt nikomu nic nie narzucał i nie zrywał. Ale to można zrobić. Kiedyś obowiązywała ludzi, obowiązywał dzień szabat, czyli sobota. Przyszli inni ludzie i mówili, nie, to zrobimy równoległy światek taki z niedzielą. My możemy sobie założyć taki, że na przykład w czwartek będziemy, uznamy, że czwartek jest dniem świętym, a pozostałe dni nie. To są dobre wieści, to nie jest gadka Romana, to są dobre wieści dlatego, bo my tworzymy teraz nowy świat, nową ziemię. Stare znika, niszczy się samo. Nowe już powstaje. Do nowego świata potrzebujemy nowych mieszkańców. W tej chwili, kiedy ja mówię te słowa, rodzą się na ziemi dzieci, to znaczy pewne istoty żeńskie otwierają swój kanał i robią channeling. Wysyłają na ten świat, po angielsku się nazywa delivering babies. Dostarczają niemowlę, w które wchodzi duch. Jak ja, jak ty, jak wy wszyscy. Bo myśmy też tak przyszli na ten świat. I każdy z nas we właściwym czasie się budzi i każdy z nas zaczyna robić to, po co tu przyszedł. Ci, że zmuszają nas, żebyśmy nie wykonywali tych zadań, wykonują swoje zadanie, my nie stawiamy oporu złemu, czynimy dobro i transcendentujemy to, co na nas narzucają i różnie to bywa, raz ubieramy maseczkę, raz nie, raz chodzimy w majtkach, raz nie, raz nosimy peruki, raz jesteśmy łysi, ale wykonujemy swoje zadanie jako duchy. Zostawimy za sobą te obudowy materialne, wrócimy do domu zadowoleni z tego, że przeszliśmy przez to, bogaci o doświadczenie, lub ze zwieszoną głową i ze wstydem. Niektórzy wyjdą z tego świata, niektóre duchy będą się wstydzić. Jeżeli nie od razu, to po drugiej stronie ewolucja zadba o to, żeby dany duch zrozumiał, wstydzę się jednak, no. Bo te złe duchy to są też duchy, które postanowiły iść inną drogą i zrobiły z siebie to, co zrobiły. Ostatnio kilka takich złych duchów opuściło, dzięki Bogu, tą planetę. Jeden odgrażał się, że wróci tu jako wirus. Nie szkodzi. My wrócimy jako wirusy szczęścia, na przykład z powrotem. To są dobre wieści, kochani. Każdy z nas może się zaprogramować, tak jak ów książę ziemski. My bez tytułów możemy się zaprogramować. Ja wrócę na ten świat jako wirus szczęścia. I to wcale nie znaczy, że będę sprzedawał narkotyki, bo już nie będą potrzebne. To będą dobre wieści w innym opakowaniu. Z tym was zostawiam. Do następnego razu. Bądźcie zdrowi. Bądźcie szczęśliwi, twórzcie swoje wymiary, swoje poziomy, promieniujcie szczęściem i radością. To jest nowa ziemia, w taką ziemię wejdą ci, którzy do niej dążą. Zostaną za naszymi plecami ci, którzy nie chcą chwilowo. Nikogo nie będziemy wlekli do raju. To są dobre wieści. Do następnego razu.